27 lutego Dębowski, chcąc odwołać się do uczuć patriotycznych i religijnie skołowanych włościan, zorganizował wielką procesję, na której czele wyruszył spod kościoła mariackiego do Podgórza i dalej do Wieliszki, naprzeciw nadciągającym wojskom. W drzysty ponury dzień 27 lutego ruszyła do Podgórza procesja z krzyżem i kościelnymi chorągwiami, z udziałem kilkudziesięciu księży i zakonników i mnogim tłumem krakowian, eskortowana przez 20 strzelców i tyluż kosynierów, pisze Roman Kiełkowski. Po przejściu mostu procesja zatrzymała się na rynku przed kościołem, gdzie jeden z duchownych wygłosił przemówienie, po czym procesja ruszyła traktem w kierunku Wieliczki. Procesja zmasakrowana przez Austriaków w Podgórzu 27 lutego 1846 roku przeszła do narodowej legendy. Zabitych zostało 28 manifestantów. Wśród poległych był także Dębowski, którego pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu pod